Cześć, tu Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Zapraszam do takiej pełnej sesji gimnastycznej stóp. Zadbamy o sprawność stóp, o elastyczność stóp, trochę te stopy powzmacniamy, a na końcu nawet te stopy troszeczkę przemasujemy. To, czego będziesz potrzebować, to odrobina podłogi. Ja też tutaj nie mam jakiejś wielkiej podłogi, ale wystarczy, żeby zadbać o sprawność stóp. Przydadzą się piłeczki i to malutka, taka zwykła, kauczukowa za 2 zł z automatu i może jakieś większe piłeczki, które pomogą wymasować, ale też poćwiczyć stopę. Na końcowy etap ćwiczeń przyda się też oliwka bądź jakiś krem, który ułatwi masowanie stopy. Zaczniemy od rozgrzewki. Na początek malutka piłeczka, bodźcowy masaż stopy, tak żeby troszeczkę pobudzić krążenie. Poczuć, że tam są tkliwe, napięte miejsca, więc można powiedzieć, zaczynamy z grubej rury, konkretne poruszanie się. Zauważ, że sam fakt już wykonywania takiego pocierania, kulania tej piłeczki, trafiania bodźcowo w jakieś miejsca, już jest dobrą rozgrzewką, dobrym pobudzeniem i nauką tego, co się z tą stopą dzieje. Więc z jednej strony jest ucisk, docisk, punktowo naciskamy. Z drugiej strony tego typu gesty sprawiają, że ja już ćwiczę równowagę, bo muszę stać bardziej na jednej nodze i wykonywać najróżniejsze ruchy. Więc z jednej strony jest docisk, z drugiej strony poruszanie. I jak spojrzysz sobie na to, co robimy, to zauważ, że tego typu dociskanie stopy do piłeczki, napieranie stopą na piłeczkę sprawia, że ja już pracuję obręczą biodrową, kolanem, właściwie wszystkimi mięśniami kończyny dolnej. Stoimy, spokojnie oddychamy, pilnujemy prostej sylwetki i rozmasowujemy stopy. Jedną i drugą. Ćwiczenia nie będą wymagające, aczkolwiek można je wykonać lepiej albo można je wykonać gorzej. Raczej zachęcam do postarania się, do praktykowania tego zestawu ćwiczeń, więc mam nadzieję, że to nie jest zestaw na raz, tylko do obejrzenia, tylko to jest zestaw do przećwiczenia i później tego typu zestaw wdrożony w życie i regularnie ćwiczony. Porozgniataj dobrze piłkę przednią stroną stopy, przodostopiem, poczuj, ile tam jest napięć. Mówimy o przodzie stopy. Bardzo często ta przednia strona stopy, mięśnie w przedniej stronie stopy, sztywne, napięte, z racji tego, że stopa bardzo często jest obuta i nie ma możliwości poruszania palcami. Przodostopie sztywne przez to, obolałe, większe szanse na to, że pojawi się halux, mięśnie mniej wydolne, żeby się bronić i nie mają siły wykonywać odwiedzenia, cały czas są ściśnięte, więc przyłóż się do tej okolicy. Środek stopy, mięsień krótki, zginacz krótki palców, także rzadko rozciągamy palce, rzadko poruszamy palcami, więc tu też możesz się spodziewać różnych napięć, tkliwości. Rozcieraj, zagniataj bardzo pomalutku, z wyczuciem, to nie ma być wyżywanie się na sobie. Więc jeżeli trafisz na jakieś napięte miejsca, to tak z rozsądkiem, rytmicznie zagniataj, pocieraj, pocieraj, kulaj tą piłkę, ale tak, żeby to jeszcze sprawiało jakąś przyjemność. Więc może to jest lekki ból, ale to powinno być dosyć przyjemne. Nie rób nic ponad swoje możliwości. Tego typu zestaw, który teraz proponuję, przydatny, gdy mamy zapalenie rozcięgna podeszwowego, oczywiście wtedy wszystko delikatniej, wolniej i lżej. Wykonuj tego typu zestaw co drugi dzień, przez miesiąc, przez półtora miesiąca i daj znać, jak jest w przypadku Twoich dolegliwości typu zapalenie rozcięgna, ostroga piętowa, może jakaś metatarsalgia, bo regularne ćwiczenie tego typu zestawu może naprawdę zmienić funkcjonowanie Twojej stopy. Myślę, że stopy zaczynają się już powoli rozgrzewać, są troszeczkę cieplejsze i teraz robimy powolny marsz, wspinamy się na palce, ale robimy to bardzo powolutku, hop, czyli wspięcie raz na jedną nogę, raz na drugą nogę, stawiamy na czucie, więc to nie ma być takie szybkie machanie bez czucia, przewalanie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą, tylko powolne, może nawet im wolniejsze ruchy, tym lepiej. Z jednej strony pracujemy nad stawami śródstopno-paliczkowymi, z drugiej strony nad mięśniami tylnej strony łydki, czyli brzuchaty, płaszczkowaty i zginacz długi palców i zginacz długi palucha. Powolny marsz.
Chwila przerwy, krążenia biodrami, też nie szybko, agresywnie, ambitnie, tylko powolutku, z wyczuciem i poobserwuj, co się dzieje z Twoimi stopami. Czy jest tak, że w pełni obciążasz jedną nogę, teraz ciężar ciała na drugą nogę? Zaobserwuj, że podczas tych ruchów biodrami jest tak, że te stopy są raz bardziej brzeg dociążony, raz bardziej środkowa część obciążona. Staraj się nie odrywać stóp, czy nie poruszać w taki sposób, że odrywamy stopy, tylko żeby stopy były w pełni przyklejone. Czego już możesz pilnować, to tego, żeby palce były jak najszerzej rozstawione, czyli żeby nie zachowywały się tak, jak zachowują się na co dzień w obuwiu, gdzie są ściśnięte, tylko już staraj się pilnować tego, żeby palce się od siebie oddalały, żeby stopa była jak najszersza, czyli zdrowy rozsądek, po prostu szerokie pole podparcia, na którym stoimy. W jedną stronę, w drugą stronę i znowu malutki, krótki marsz. Spokojnie oddychamy. Na jedną, na drugą nogę. Prosta, w miarę wyprostowana sylwetka. Spokojny, powolny marsz. Klasyka ćwiczeń, czyli stanięcie na palcach, na piętach. Na palcach, na piętach też. Powoli, z czuciem tego ruchu, mocnego napięcia przodu, mocnego napięcia z tyłu. Czyli mocno napinamy struktury na przedniej stronie i na tylnej stronie. I przednia strona, i tylna strona. Hop, kilkanaście takich powtórzeń. Jedna strona, druga strona. Myślę, że już czuć, jak tam mięśnie pracują, troszeczkę inaczej niż na co dzień, kiedy tylko i wyłącznie chodzimy, najczęściej po płaskich, równych podłożach. Stań na szerokość bioder, stopy nie na zewnątrz, ani za bardzo do środka, w miarę równolegle ustawione. I teraz podkurczamy palce, czyli staraj się stopę mieć przyklejoną, podkurczamy palce i rozszerzamy palce. Czyli podkurczamy palce, krótkie mięśnie pracują i rozszerzamy palce. I podkurczamy palce i rozszerzamy palce. Stopy nie mają za często okazji do tego, żeby używać wszystkich mięśni. Hop, raczej tylko kłapiemy tymi stopami. A tutaj jest okazja, żeby zapracować krótkie mięśnie i ważne mięśnie, często nieużywane. Odwodziciel palucha, odwodziciel palca małego. Szerokie rozstawienie palców. Szerokie, szerokie, ile się tylko da. I znowu podkurczenie palców. Szerokie rozstawienie. Podkurczenie palców, szerokie rozstawienie. Teraz nie martw się, że może Ci ten ruch nie wychodzić. Ćwicz te ruchy rozstawiania palców, skurczenia tych mięśni na dolnej stronie stopy i rozstawienia palców. Na początek może nie wychodzić, może czasami dopomagać sobie, czy to palcami, czy w jakikolwiek inny sposób. Może pięciopalczaste skarpetki będą jakąś pomocą, może separatory zakładane na stopy, żeby uczyć samodzielnej pracy, odrębnej pracy poszczególnych palców. I jeszcze parę ruchów. Rozstawienie i obkurczenie. Ćwicz też swoim tempem, więc jeżeli czujesz, że wszystkich powtórzeń nie jesteś w stanie wykonać, już tam blisko jest skurcz w mięśniach stopy, to daj sobie chwilę ulgi, mała przebieżka, jakieś potrząsanie, może przemasowanie piłką i przechodzimy dalej do ćwiczeń. Uczymy palce tego, że mogą działać osobno. Rozszerzamy przednią stronę stopy. Tak jak wspomniałem na początku, bardzo często jest tak, że przodostopie jest ściśnięte, palce wręcz w obuwiu nachodzą na siebie, a tutaj uczymy pewnej odrębności, rozszerzenia tego przodu. Moje stopy też już nie są idealne, tak jak 99% osób, albo i nawet więcej, nosiłem zwężane obuwie, bo tylko takie jest w sklepach i tylko takie było w sklepach. Teraz się pojawia powoli obuwie minimalistyczne i można bardziej o tą stopę zadbać, ale dawniej tak nie było i jeszcze tak bardzo często nie jest. Nie masujemy teraz stopy, tylko ćwiczymy dociskanie palców przodostopia do piłki, tak żeby właśnie rozszerzać te przestrzenie pomiędzy palcami. Możesz sobie dopomóc nawet palcem, tak żeby czuć teraz, że ja próbuję wręcz uchwycić, można powiedzieć w jakiś sposób uchwycić piłkę stopą. Oczywiście to jest praktycznie niemożliwe, to jest troszeczkę za duża piłka, żeby ją uchwycić, ale ta próba chwytu sprawia, że no,
palce tak w taki chwytny sposób pracują i mogą wykonać jakąś robotę niezależnie. Więc spędź troszeczkę czasu na takiej próbie chwytania, na takich zabawach. Dobrze jest mieć nawet czasami tak piłkę gdzieś na podłodze albo w pobliżu, że w wolnej chwili, kiedy oglądasz film albo może siedzisz przy biurku i pracujesz, to kładziesz piłkę na podłodze i wykonujesz tego typu ruchy, właśnie żeby mały palec mógł być ustawiony w odwiedzeniu, żeby duży paluch mógł być ustawiony w odwiedzeniu także. Druga stopa. Jeszcze chwilę się bawimy. Chciałbym, żeby tego typu sesja trwała około pół godziny. Mam nadzieję, że mniej więcej tyle nam to zabierze. Teraz będziemy wykonywali pół przysiady. Krótkie mięśnie stopy troszeczkę odpoczną, choć nie wszystkie. Pół przysiady ze zwróceniem uwagi na to, żeby kolana padały mniej więcej na drugi palec. Czyli żeby nie było tak, że w czasie pół przysiadu kolana szły do środka i łuki przyśrodkowe się zapadały, a paluchy szły na zewnątrz, tylko żeby raczej kolana szły bardziej na zewnątrz, czyli padały na drugi palec mniej więcej, tak, że w czasie takich pół przysiadów, nie wiem, liczymy do 10-15, żeby tworzył się ładnie ten łuk przyśrodkowy, żeby paluch się odwodził, bo odwodzenie palucha będzie wzmacniało też ten łuk. Czyli nie zapadamy się do środka, tylko utrzymujemy łuk, szeroko znowu stopa, tu mięśnie pracują i robimy parę takich przysiadów. Niech będzie, że 10-15 przysiadów, powolutku do góry, powoli na dół, stopy ustawione równolegle. Czyli ćwiczymy stopy nie tylko kiedy one się poruszają, ale one mają pełnić swoją funkcję, prawidłowo pracować, kiedy robimy różne inne czynności. Chwila przerwy, nakrążenie biodrami, parę wdechów, spokojne krążenie, spokojne oddychanie przez nos i za chwilę idziemy dalej do działania. Jeżeli jesteś w stanie przyjąć głęboki przysiad, to zejdź do głębokiego przysiadu i spędź chwilę w tej pozycji. No jeżeli nie jesteś w stanie, to kiedyś będę o tym nagrywał, jak do tej pozycji dojść. No może nie każdy już dojdzie do tej pozycji. Naturalna fizjologiczna postawa ciała, naturalna dla wielu kultur, także dla naszej. My tylko zapomnieliśmy używać tej pozycji i przebywanie w tej pozycji to jest kapitalne ćwiczenie stóp, kapitalne ćwiczenie łuku przyśrodkowego, odwodzenia, tego jak stopy powinny pracować, wzmacnia się przód. Dla wielu osób początkujących w tej pozycji no to może być ogrom pracy, czyli dużo napięcia na przedniej stronie stopy czy na przedniej stronie podudzia. Bardzo przyjemna pozycja, jeżeli już się w niej wyćwiczymy i która ćwiczy sprawność stóp. Teraz poprzenoś ciężar ciała z jednej stopy na drugą, może na przodostopie, hop, przodostopie z drugiej strony. Usiądź symetrycznie, porozpychaj troszeczkę kolana, a jeżeli nie, to zrób sobie w tym czasie przerwę, poruszaj się troszeczkę, poczekaj na dalszą część. Teraz będziemy wykonywali krótki marsz na palcach, więc ćwiczymy krótkie mięśnie stopy. Powolutku, proste plecy, ściągnięta miednica, lekko ściągnięte pośladki i idziemy do przodu, milimetr po milimetrze, można powiedzieć, że przesuwamy się tylko dzięki krótkim mięśniom stopy. Czyli powolutku podkurczamy palce i pomalutku przesuwamy się do przodu, więc patrząc z boku, no to stoi taki pionowy żołnierzyk, hop, a przesuwamy się tylko dlatego, że kawałek po kawałku pracujemy krótkimi mięśniami stopy. Patrząc z boku, no to stoi taki pionowy żołnierzyk, hop, a przesuwamy się tylko dlatego, że kawałek po kawałku pracujemy krótkimi mięśniami stopy. I powolutku wracamy. Można oczywiście zrobić przerwę, chwilę pomaszerować, dać mięśniom odpocząć i powolutku. Czyli powyżej stawów skokowych nic nie pracuje. No, tyle, żeby utrzymać pionową sylwetkę prostą. A tutaj paluszkami przesuwamy się do przodu, przesuwamy się do przodu. Czyli taki malutki marsz. Możemy teraz posprintować troszeczkę i przyspieszyć. Poczuj, jak te mięśnie krótkie stopy pracują, pracują, pracują i biegną do przodu. Posprintować troszeczkę i przyspieszyć. Poczuj, jak te mięśnie krótkie stopy pracują, pracują, pracują i biegną do przodu. Teraz bardzo fajna zabawa dla stóp, czyli
Chodzimy w taki zabawny sposób, że raz na piętach przenosimy śródstopia, a raz na śródstopiach pięty. Na piętach, śródstopia, pięty, śródstopia, pięty, śródstopia, pięty, śródstopia. I wracamy. Pięty, śródstopia, pięty, śródstopia, pięty, śródstopia. Taka troszeczkę taneczna zabawa, bym powiedział. Poczuj, jak tu też w specyficzny sposób musi pracować cała kończyna dolna, bo ruchy są już z biodra. Hop, jak trzeba tutaj zapracować też przodostopiem, można powiedzieć, wkręcamy te stopy, przez co też te palce bardzo ładnie tutaj pracują się, rozczapierzają. I z jednej strony jest elastyczność, z drugiej strony czucie, z trzeciej no, trzeba mieć dosyć silną stopę, żeby sprawnie to wykonać. Czyli parę marszów w jedną stronę, parę w drugą. Pamiętaj, że zawsze możesz zrobić przerwę, czyli chwila przerwy, potruptać, pochodzić, powstrząsać, jeżeli czegoś jest dla Ciebie za dużo. Idziemy na piętach. Więc mam nadzieję, że się dobrze bawisz, bo to jest takie troszeczkę przedszkolne, bym powiedział, taka gimnastyka korekcyjna, więc może być tak, że ona będzie też zabawnie odbierana przez psychikę, pozytywne odczucia. Idziemy troszeczkę na piętach, też może popilnuj tego, żeby w czasie chodzenia na piętach rozszerzyć palce. Idziemy z szeroko rozstawionymi palcami, niekoniecznie tak podkurczonymi. Znowu przerwa, drobny przemarsz i możemy iść na palcach. Czyli idziemy na palcach, starając się teraz unieść głowę jak najwyżej, głowę jak najwyżej. Chodzimy jak na szczudłach jakiś, żeby naprawdę było głębokie, mocne napięcie w środku. I jeszcze troszeczkę chodzimy, chodzimy, chodzimy na palcach i relaks. Trochę już stopy popracowały, mięśnie są rozgrzane, krew też bardziej krąży. W jakiś sposób stopy są wyczulone na to, co robimy. I teraz bym chciał, żebyś troszeczkę pochodził czy pochodziła mięciutko, tak bezszelestnie na przodostopiu. Czyli nie stawiamy teraz stopy pięta palce, tylko przodostopie, tak jakbyśmy się skradali i postaraj się jak najmniej obciążyć stopę. Czyli tak bardzo delikatnie te stopy postawić na podłożu, poczuć podłoże i znowu mięciutko postawić, poczuć podłoże, trochę rozszerzyć stopę, żeby nauczyć się takiego miękkiego, delikatnego chodzenia. Powiedziałbym, że z taką gracją nawet, czyli delikatnie, swobodnie, mięciutko przyłożone poduszeczki na stopie do podłoża. Taki bardzo delikatny chód. Przeciwieństwo tego, co mamy na co dzień, jakiegoś kłapania, takiego szerokiego a la Charlie Chaplin stawiania stopy w pochyleniu, gdzie ta stopa w kapciu, w bucie, no to tylko naprawdę tylko tak uderza. Może przyjaskrawiam, ale tak bardzo często jest, jak się obserwuje ludzi, którzy chodzą. A jeżeli masz jeszcze jakieś problemy z biodrem, kręgosłupem, to tutaj często no, różnie to chodzenie wygląda i ta stopa to już jest naprawdę używana tylko jak jakiś taki kikut, a nie jak naprawdę narząd ruchu, który ma amortyzować i mięciutko, lekko nas przenosić. Więc teraz taki swobodny chód. Zachęcam do takiego swobodnego trenowania, chodzenia, niczym jakiś agent, który się gdzieś tam skrada, albo może jakaś modelka czy model, który musi z taką elegancją powolutku iść. Znowu, z jednej strony zabawa, już to któryś raz omawiam, z jednej strony to jest taka zabawa dla psychiki, bardzo przyjemne zadanie, a z drugiej strony to jest nauka tego, że tu rzeczywiście ten ruch chodzenia, szczególnie jeżeli mówimy o chodzeniu po mieszkaniu na przykład, czyli ja nie muszę teraz lecieć po betonie na podwórzu, tylko tutaj jest takie miękkie chodzenie, no to jest nie dość, że nie przeciążanie swojego narządu ruchu, to jeszcze taka miękka gimnastyka tych stawów. Więc pobaw się też takim chodzeniem z kołysaniem biodrami. Czyli powolutku kołyszamy biodrami, proste plecy, hop,
swobodna sylwetka i mięciutko chodzimy. Poczuj swoje stopy. Problem dzisiaj wielu osób, że my nie czujemy swoich stóp. Brzydko czasami powiedziane, my naprawdę swoich stóp używamy jak takich kopytek tylko, które tam człapią, a nie jako skomplikowanego narządu, bo stopa jest skomplikowanym narządem, który ma nas pięknie nieść po tym świecie. Teraz także miękkie, delikatne chodzenie, ale od pięty, czyli delikatne postawienie pięty. Poczuj, jak stawiasz piętę i powoli przetaczasz ciężar ciała, oderwanie, znowu pięta, przetoczenie, mięciutko, swobodnie. Czyli takie zadanie jak chodzenie może być też świetnym ćwiczeniem dla stóp. I jak zaczniesz przyzwyczajać krótkie mięśnie stopy, układ nerwowy do tego typu pracy, no to wiele czynności nie będzie przeciążało tych struktur. Teraz jeżeli masz sztywną, niemobilną stopę, no to trudno się dziwić, że co chwilę się pojawia jakieś zapalenie rozcięgna, które nie jest przygotowane na chodzenie, nie jest przygotowane na obciążanie. A tutaj sprawniejsza, mocniejsza stopa będzie bardziej odporna na wyzwania, na wymagania, które stawia przed stopą świat. Na koniec część rozluźniająco, relaksująca, troszeczkę rozciągania, więc usiądź wygodnie, oprzyj się o łóżko, o ścianę, może usiądź na jakiejś poduszce i porozciągaj troszeczkę te swoje stopy, palce grzbietowo, czyli to jest ruch, którego też za bardzo nie doświadczamy, bo często mamy sztywne podeszwy, wiele butów ma sztywne podeszwy. Ja nawet obserwuję obuwie sportowe i zdarza się, że obuwie sportowe w ogóle nie ma zgięcia, jeśli chodzi o podeszwę, albo buty dziecięce, to jest zbrodnią już, że podeszwa jest tak sztywna, że swobodnie nie pozwala zgiąć się palcom. Więc teraz poodginaj troszeczkę palce, zrelaksuj się, ponaciągaj, skup się może osobno na paluchu, osobno na palcach, czy większą uwagę przyłóż do palców, porozciągaj palce i stopę, czy stopę wręcz do góry. Więc teraz spędź chwilę na rozciąganiu stopy jednej i na rozciąganiu stopy drugiej, więc tu też skup się może bardziej na palcach. Chwilę porozciągaj, porozciągaj, porozciągaj. Może bardziej na paluchu. Porozciągaj paluch, porozciągaj stopę. Spędź chwilę w tej pozycji. O, podociągaj. Poczuj, jak te mięśnie, które przed chwilą pracowały, teraz się gdzieś tam w głębi odzywają, rozciągane, ale bardzo przyjemnie. Jeżeli tylko coś Cię boli, to zmodyfikuj, zmień. To samo dotyczy ćwiczeń, więc jeżeli będziesz ćwiczyć kolejny raz, no to musi być tak, że z tego płynie przyjemność, ewentualnie czuć, że mięśnie pracują, a nie, że jest jakiś ból. Teraz rozciągamy przednią stronę. Bardzo często nie zwracamy uwagi na tę stronę, tak jakby tutaj nic nie było, a tutaj też jest mnóstwo tkanek i no, to, czy my odczuwamy jakieś problemy napięcia, sztywności, to nie jest tylko kwestia napięcia i sztywności z tyłu. Tkanki otaczają tutaj te okolice, więc porozciąganie też palców z przodu, palucha z przodu też może być bardzo korzystne i poprawić elastyczność i funkcjonowanie stopy. Więc teraz spędź troszeczkę na porozciąganiu przodostopia przedniej strony, z przedniej strony podudzia. Też może skup się osobno na paluchu, osobno na palcach. Staraj się nie zrywać tych mięśni, nie robić nic na siłę, tylko czerp jakąś przyjemność z wydłużania tkanek, z rozluźniania, z rozciągania tych tkanek. Wiele z tych ćwiczeń, które pokazuję, wiele z tych zadań, czy tak jak teraz ta część taka rozciągająca, rozluźniająca, ona może być wykonywana wszędzie. Czyli siedzisz w pracy, możesz sobie ponaciągać stopę. Czy to w ten sposób, czy w ten sposób, kładąc nogę na krzesło, naciągając troszeczkę. Czy oglądasz jakiś film, to też nie jest problem siedzieć i przy okazji założyć stopę i wyginać ją w różne strony. Czy tu rozciągać właśnie tą stronę grzbietową, czy w tamtej pozycji stronę podeszwową. Ba, możesz nawet wtedy więcej czasu na to poświęcić, czyli takie rozciąganie tej przedniej strony. Możesz sobie spokojnie przez 5 minut wykonywać długo, cierpliwie, powoli, tak żeby dać czas układowi nerwowemu, żeby się nie bronił przed tym rozciąganiem, bo zbyt mocne, intensywne rozciąganie układ nerwowy się będzie bronił, a jak będzie przyjemnie, miło, łagodnie, to on będzie odpuszczał i będzie pozwalał pójść dalej z tymi tkankami i będzie się stopniowo zwiększał zakres ruchu i swoboda w tkankach.
Teraz coś, co palce lubią, może na początek nie być najprzyjemniejsze i najwygodniejsze, czyli zaplatamy palce swoich rąk z palcami stóp, trzymamy w ten sposób przez jakiś czas, wykonujemy różne krążenia. Możemy teraz w taki sposób pracować, że z jednej strony tylko pracuje ręka, a z drugiej strony może też troszeczkę przy tych ruchach zaangażować stopę. Czyli teraz zarówno krążymy stopą, jak i krążymy ręką. W tej pozycji też można troszeczkę porozciągać stopę w jedną stronę, jak i porozciągać stopę w drugą stronę. Naszą naturą jest poruszanie palcami stopy, no ale tak jak wspomniałem, często o tym zapominamy. Buty na to nie pozwalają, codzienne funkcjonowanie od nas tego nie wymaga. Jak się obserwuje kultury, plemiona, które wspinają się po drzewach, to tam wręcz te palce są bardzo szerokie. Bardzo szerokie, dlatego że są w ten sposób używane, więc niektórzy mają naprawdę szerokie stopy. Tylko dlatego, że stopy w ten sposób używają. Palce pomiędzy, palce od stóp, krążenia, czy nawet dobrze jest po prostu raz po raz, znowu oglądając film, posiedzieć w ten sposób i powykonywać krążenia, jakieś ruchy, czy to palcami stóp, czy palcami rąk, tak żeby poczuć, że te palce gdzieś tam samodzielnie są w stanie pracować, a przez to też wszystkie mięśnie, krótkie stopy pracują. Na koniec oliweczka albo jakiś krem i poświęć chwilę na przemasowanie stopy, czyli daj jej troszeczkę odetchnąć. Porozcieraj te stopy. Nie skupiaj się może na jakiejś specyficznej technice. Po prostu porozcieraj te tkanki, pougniataj. Poszukaj też, jeżeli możesz, jakichś napięć w obszarze stopy, czy to kciukiem, czy może kostką, czy może jednym i drugim kciukiem. Może będzie Ci wygodnie, jak podłożysz sobie jakąś poduszkę. To nie musi być w takich spartańskich warunkach, jak ja teraz na kaflach wykonuję na potrzeby nagrania. Op, tylko poduszeczka, wygodne, miękkie siedzenie i porozcieraj, pozagniataj. Jak czujesz, że kciuki się zmęczyły, no to jakieś przegłaskiwania całą dłonią, tak żeby dać odpocząć swoim rękom. I za chwilę znowu troszeczkę jakiś kółeczek na przodostopiu, środkowa część, może tkanki dookoła pięty, może kostkami będzie troszeczkę mocniej. Hop. Znowu jakieś przegłaskania. Więc naprawdę prosty, delikatny masaż troszeczkę uelastyczni tą tkankę, da odpocząć Twoim stopom po takiej gimnastyce, bo myślę, że gdzieś tam będzie czuć, że coś się wydarzyło. I teraz regularne takie wyginanie tkanek, wzmacnianie, używanie świadome, rozwijanie czucia, czyli takie chodzenie, jak było miękkie, delikatne, z jakimś czuciem, wspinanie się na palce, wspinanie się na pięty, sprawi, że naprawdę te stopy będą sprawniejsze. Może w takiej pozycji też wygodna pozycja do przemasowania, gdzie ja teraz od spodu stopę przemasowuję, czyli tam jadę porozcięgnie, hop, pomalutku porozcięgnie, porozcięgnie. Wgniatam się od spodu, więc kciuki teraz odpoczywają, a ja wjeżdżam sobie w ten sposób opuszkami palców w rozcięgno. Też mogę się skupić na przeszukaniu jakichś obolałych miejsc, porozcierać troszeczkę palce, znowu dać poczuć tym palcom, że one mogą pracować osobno, być osobno, trochę jeszcze te palce porozciągać. I druga stopa, oliwka, hop. I powoli jakieś rozcierania. Może jakieś głębsze rozcierania kciukami. Jak czujesz, że kciuki Ci się już męczą, to powoli całą dłonią podkształcaj. Daj odpocząć troszeczkę stopą. Hop. I znowu troszeczkę kciukami. Staraj się szukać jakichś napiętych miejsc, więc jeżeli masz jakieś napięte, obolałe miejsca, to postaraj się powjeżdżać kciukami, powjeżdżać. Albo jak nie masz siły już kciukami, to zmieniamy chwyt i wjeżdżamy w taki sposób pod spodem palcami, czyli powolutku pod spodem palcami,
palcami w rozcięgno podeszwowe, w zginacz krótki palców, no i w pozostałe mięśnie, bo tych mięśni jest tutaj troszeczkę więcej. Mam nadzieję, że przyjemnie się nam ćwiczyło. Ja czuję, że na pewno mam rozruszane stopy, przemasowane, wygimnastykowane. Można by było jeszcze ten set zakończyć jakąś gimnastyką, jakimś rozciąganiem łydki, takim klasycznym, gdzie oprzesz się o ścianę i wykonasz rozciąganie. Hop, wykonasz rozciąganie, gdzieś się oprzesz, żeby bardzo ładnie z tyłu te długie mięśnie jeszcze się porozciągały. Więc można dopełnić jeszcze tą gimnastykę czymś innym. Zachęcam do regularnego wykonywania tego zestawu i ocenienia swoich stóp, ich czucia, może oceny dolegliwości bólowych po okresie miesiąca albo może po okresie 2 miesięcy. Tak jakby się pojechało do sanatorium na miesiąc czy na 2 miesiące, żeby usprawdzić jakąś swoją część ciała. Niektórzy mówią, że stopa to jest jakiś fundament, więc może się okazać, że tego typu dbanie o zdrowe stopy, o sprawność stóp będzie sprawiało, że tych dolegliwości bólowych kręgosłupa, kolan czy bioder będzie mniej, albo jeżeli masz dolegliwości bólowe kolan, bioder, kręgosłupa, to będzie jakoś swobodniej się z nimi funkcjonowało. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tego typu zestawach. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No dobra, to tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.